No ten 2020 był całkowicie ciekawy i chyba nie muszę ci mówić, że był on dość wybitny. W każdym bądź razie dzisiaj przyjrzymy się temu, co działo przez ostatnie 365 dni, właściwie 365 dni minus miesiąc, w świecie Counter-Strike'a Global Offensive. Lecimy po kolei i cofamy się do stycznia 2020 roku. Otóż gierka ma się całkowicie dobrze, w najlepsze trwa sobie operacja Shattered Web, a dziennie jest od 700 do 800 tysięcy ludzi, także całkowicie cool. W styczniu dostaliśmy aż 3 update'y i de facto skupiały się one na mapach. Dostaliśmy jakieś większe albo mniejsze to zmiany, jeżeli chodzi o Kesha, Miraża i Deczko na Daście dwójce. Najwięcej wtedy Valve skupiało się na mapach Studio i Jungle, które zostały to usunięte z końcem operacji Shattered Web i nie ma już ich w plikach gry. Także było, ale minęło. Idąc dalej, na pewno nie można przeoczyć dnia 24 lutego, gdyż wtedy padł rekord, jeżeli chodzi o największą liczbę ludzi oglądających w jednym momencie CS-a. Był ich ponad 800 tysięcy. Oczywiście był to rekord, jeżeli chodzi o 2020 rok, bo wcześniej te liczby były trochę większe, no ale cóż. Pod koniec lutego Valve uraczyło nas skinami do postaci, a.k.a. agenci. Wcześniej o tym temacie mówiło się tylko i wyłącznie w kontekście różnych plotek albo jakichś przypuszczeń, lecz Valve zdecydowało się na taki ruch i rzeczywiście dodało skiny do postaci, co było chyba jednak dobrym ruchem. Nie kosztują one zbyt dużo, cieszą oko i ludzie jakoś tam je lubią. Myślę, że feedback community był dość pozytywny. Dokładnie dzień po tym, ten sam deweloper, czyli to samo Valve, zaprezentował coś takiego jak Trust Factor i z tym już była niezła imba. W dużym skrócie miało być takie dodatkowe zabezpieczenie, które eliminuje na starcie już kilku graczy, którzy potencjalnie mogliby cheatować. Ale problem, o którym już troszeczkę wspomniałem, był taki, że po prostu albo gra się nie włączała, albo się dało przełączyć do matchmakinga, albo jakieś tam jeszcze były inne problemy, typu walało grę i tak dalej, ale wreszcie jakoś się udało problem zażegnać i śmiga. Bardzo wiele się nie działo, ale to chyba było po części spowodowane premią nowego Half-Life'a, mianowicie Half-Life Elix. Mam nadzieję, że tak się to czyta. A nie, czekajcie, pardoncik, w ostatni dzień tego miesiąca skończyła się operacja Shattered Web, co za tym idzie, mapy, o których tu już wspominałem, czyli Studio i Breach, zostały całkowicie wywalone i zażegnane. Natomiast Anubis i Chlorine zostały i mamy je do dziś w CS-ie. Równocześnie w nasze ręce trafia nowa skrzynka, mianowicie Prisma 2, ale my już sobie może polecimy do dnia 10 kwietnia, o którym zapomnieć nie wolno. Mianowicie doszło do dość dużego update'u, jeżeli chodzi o bronię. Przestało się opłacać grać z takich broni jak na przykład SG czy AUK. Dodatkowo wyszło tam jakieś mało znaczące zmiany, jakichś tam mało znaczących map, ale ważne jest tutaj to, że w kwietniu zagrałeś na siebie największe lockdowny, za tym idzie dużo ludzi siedziało przed kompami i grało. Grało też oczywiście w CS-a i właśnie wtedy to ta gra zanotowała rekordową liczbę ludzi w jednym momencie, a mianowicie było ich ponad 1 300 000. Kilka dni później Valve wprowadziło takiego sztosa, jakimi są arenki 1 na 1. Oczywiście nie jest to osobny tryb, tylko jest to taka rozgrzewka, można powiedzieć, który uprzednio był przed Wingmanem. Kurczę, jak tak przeglądam te update'y, to cały czas jeden za drugim są jakieś większe, mniejsze zmiany na Chlorine i na Anubis. Ale no cóż, tak chyba musiał być. 3 days later. Dopiero z początkiem maja dodano coś większego, coś sensowniejszego, a mianowicie jest to rozbudowanie tego killfeeda o dodatkowe ikonki, takie na przykład zabójstwo przez smoka czy zabójstwo noscopem. I tak na tą sprawę tutaj mamy mały zastój, nic wielkiego się nie dzieje, były lockdowny, ludzie grali, Valve nie aktualizowało, ale Valve wróciło. Wróciło z tych to właśnie wakacji dnia 8 lipca i tutaj zapodało takiego małego sztosa, mianowicie Trust Factor odpala się już automatycznie. To, o czym mówiłem wcześniej, to co było tak bardzo zbagowane, co powodowało tyle problemów, teraz wreszcie odpala się z automatu i działa. Wiadomo, były tam z tym jakieś mniejsze, większe problemy i z tym sobie Valve radziło do końca lipca. Do końca lipca Valve wprowadziło też dwie nowe mapy, a mianowicie było to Mutiny i Swamp, które mamy po dziś dzień. Kilka dni później, dokładnie w tym dniu, który teraz widzicie na ekranie, pojawiła się na najważniejszych aktualizacji, a mianowicie aligatory na Swamps zostały trochę ściszone. Nice, good job. Z początkiem sierpnia, tak już całkowicie że serio, dostaliśmy nową skrzynkę Fracture i tam jeszcze weszło kilka innych mniejszych zmian w mapach. We wrześniu Volvo ewidentnie wróciło do szkoły, bo było trochę mniej czasu, przez to zapodali tylko i wyłącznie 2 i to dość shitowe update'y. W połowie 5 miesiąca, mianowicie w października, dostaliśmy dość dużą łatkę, jeżeli chodzi o GoTV. Teraz wszystkie demka wczytują się i działają dużo szybciej, co i tak być powinno. Nie, no w sumie tak jest, bo działa to lepiej, ale jednak jest to tylko taka mała łatka, która niewiele wnosi do całego bugu, jednego wielkiego bugu, jakim jest GoTV. To by trzeba było zrobić jeszcze raz chyba na nowo, ale okej, to jest kwestia na osobny odcinek. Następnie w listopadzie nie działo się kompletnie nic. Był to czas, kiedy wszyscy spekulowali o tym, że wejdzie nowa operacja, że będzie jakiś wielki update, może Source 2, może nie wiadomo co. I co zrobiło Valve 4 grudnia? Ano zapodało operację. Pojawiło się Broken Funk, ale nie samo, bo jeszcze wyszło dużo nowych update'ów, jak na przykład Pingi, czy lepsze staty, tak? Ten cały stat menu. Co do samego eventu, to będzie nas jeszcze cieszył tak 2-3 miesiące, także jest jeszcze w co grać, jest co przejać. I co? Czy się spodziewać jakiegoś update'u? Z tego co patrząc na historię, jakby to co się działo, myślę, że czegoś większego możemy spodziewać się po końcu aktualizacji, czyli tak jak to mówiłem w kwietniu. Dlaczego na tą sprawę nic nie stoi na przykład, żeby Valve zapuściła jakąś nową skrzynkę, albo coś, o czym mówiłem przy okazji tego filmu, jeżeli jeszcze nie widziałeś, to wbij koniecznie. Lecąc po kolei cały rok, totalnie pominąłem wątek esportu, tak? Czyli pro sceny, jeżeli chodzi o Counter-Strike Global Offensive. Stało się tak nie bez powodu. Według mnie ten rok nie był jakiś wybitny. Większość turniejów zostało odwołanych i większość meczy grano online. Także nie ma też za bardzo czego analizować, jakichś tam wielkich roszad w mojej opinii nie było. Także na tym może skupimy się przy okazji kolejnego roku, gdyż liczę, że ten 2021 pod względem esportu Counter-Strike Global Offensive będzie dużo lepszy.